Jesteśmy w Kolonii, na stanowisku w Venici. Teraz Rafał opowie nam o swojej nowości, Venici Claro. Co nowego, co ciekawego. Rafał, proszę Cię. To tak, mamy tutaj przed nami najnowszy model marki Venici, to jest Venici Claro. To jest najlżejszy model stajni Venici, czyli waży tylko 10,5 kg. No i tutaj mamy bardzo dużą gondolę. Gondola ma 78 cm wewnętrznej długości. Bardzo fajny materac, składana. A jaka szerokość? 35 cm. Bardzo dobrze dla zimy. Oczywiście gondola składana na płasko. Wszystko wypinamy, zarówno osłonkę materaca, jak i boki gondoli możemy prać w pralkach. Mamy tutaj fajny system wentylacji z tyłu, w okno zarówno w budzie, jak i w spodzie gondoli możemy odsłonić. Mamy taką wentylację bardzo fajną na lato, ale też w mieszkaniu z daleka widać, co się dzieje w tej gondoli. Dziecko jak brzuszkuje, ma fajny widok. Przedłużany daszek, czyli tutaj możemy, jak są niekorzystne warunki atmosferyczne, ten daszek przedłużyć i przysłonić dziecko od słońca czy od wiatru. No i co? Mamy w komplecie oczywiście wersję spacerową, którą za chwileczkę pokażemy. Bardzo bogato ten wózek jest wyposażony. I zarówno tyłem do kierunku jazdy, jak i przodem tą spacerówkę możemy wpinać, ale również możemy składać spiętą niezależnie w którą stronę. On będzie tak samo mały po złożeniu, czy przodem do kierunku jazdy, czy tyłem. Tak wygląda składanie, prosty system, mamy tutaj taki ukryty przycisk, tak samo jak w upline. Ten wózek jest mniej terenowy, oszczędzona waga, czyli jest lżejsze koło, mniejsza amortyzacja, ale dzięki temu mamy też niższą cenę. Ten wózek katalogowo kosztuje tylko 2999. Aha, czyli dla tych, którzy poszukują wózek do 3000. Do 3000, taki kompaktowy na miasto, to on będzie idealnym wyborem. A ja przepraszam Cię, bo Ty mówiłeś, że bardzo dobrze wyposażony, tak? A można zobaczyć, co można, u nas tutaj? Oczywiście jest ta torba, ona bardzo podoba się kobietom. Czyli mamy torbę, folię, moskitierę i takie zimowa osłonka na nóżki. Okej, a powiedz mi proszę, bo widzę, że tutaj jakaś ciekawa ta folia jest. Folia jest bardzo fajna, bo ma taki dostęp do dziecka po założeniu, czyli nie musimy jej ściągać, żeby dostać się do dziecka. Możemy sobie tutaj odsunąć taki zamek błyskawiczny. A czyli ta folia jest uniwersalna, tak? Uniwersalna jest i na gondolę, i na wersję spacerową. Okej, a dokupić można adaptery podwyższające? Tak, i adaptery, za pomocą których możemy montować fotelik samochodowy. Tego nie ma w zestawie, ale wszystkie dobre foteliki samochodowe takich marek jak Cybex, Britax, Maxi Cozy będą pasowały na konstrukcję tego wózka. Dobrze, i jeszcze wiem o nowej ciekawostce, która będzie... Tak, tutaj jesteśmy na targach w Kolonii, gdzie pokazujemy już taką zajawkę kolekcji 2025. I z takich ciekawych rzeczy, które się pojawią w wózku Upline, czyli takim modelu naszym sztandarowym, to jest wbudowane już w konstrukcję wózka adaptery podwyższające gondolę. I to, co jest takiego wyjątkowego na rynku, mogą służyć też do regulacji wersji spacerowej. I przodem do kierunku jazdy, i tyłem możemy zamontować na tych wbudowanych adapterach. No i jeżeli mamy, nie wiem, stół, potrzebujemy dziecko wykorzystać ten wózek jako takie krzesełko do karmienia, możemy sobie gdzieś w restauracji odsunąć, na przykład, tak, do stołu podwyższyć i mamy tą opcję tutaj wbudowaną. Zmieni się też tkanina w 2025 roku i to będą takie parę elementów takich ozdobnych i to jest cała zmiana, która będzie w upline. Czyli można to wszystko oczekiwać na wiosnę 2025 roku. Dobrze. No to dziękuję Ci bardzo, bardzo było ciekawe, interesujące, szczególnie te adaptery, no i nowy wózek Claro, także powodzenia. Dziękuję.